Tu kącik ogrodniczy. Czołem, chłopaki. Więc dzisiaj chciałbym was wtajemniczyć w trochę trudniejsze sprawy. Tak zwane arkana to będą sztuki ogrodniczej. Bo wiecie, już nauczyłem was tyle, że po prostu wyhodowanie jakiejś roślinki to już wam nie sprawia kłopotu, prawda? A to przecież jeszcze nie wszystko. Płody naszej ziemi karmicielki trzeba umieć zabezpieczyć, żeby nam po wyrośnięciu mogły długo służyć. Żadna sztuka zerwać ogurasa i haps, pożreć. Jak to robi kolega Speaker. Ja chyba drutem kolczastym ogrodę. Czy co? Trzeba umieć gospodarować warzywami, żeby mieć potem przez całą zimę. No więc taki oguras na przykład, taki kształtny, długi, tak, aż przyjemność popatrzeć, to co zrobić, żeby nam się nie zepsuł? Należy go zabezpieczyć farbą antykorozyjną. To jest nowy sposób, mój, ale już sprawdzałem. Taki ogórek bardzo dokładnie pokryty zasycha, znaczy farba zasycha, robi się taka skorupa, a w środku zostaje ten ogórek zupełnie świeży. Mam nadzieję. Zjem go w styczniu. Na luty zaplanowałem sobie pomidory, które zerwałem w sierpniu i też zabezpieczyłem. Też moją metodą, bo ja jestem ogrodnik-odkrywca. Metodą odkrywkową pracuję, znaczy. Ja zauważyłem, że pomidor jak długo leży, to mięknie coraz bardziej. Więc co robić, żeby nie miękł i nie robił się taki stary kapeć? Trzeba rozpuścić gipsu, załadować do dużej lekarskiej strzykawy i teraz ciach, wbić strzykawę pomidorowi, wiecie w co, i wpuścić ten gips do środka. Gips bardzo szybko twardnieje i głowę daje, że nie ma mowy. Nie ma mowy, żeby taki zabezpieczony pomidor nam skapcaniał, znaczy zmiękł. 5 kilo tak sobie przygotowałem. Kilka sztuk noszę przy sobie. Jakby mnie wieczorem jakaś chuliganka napadła, to ja tylko do kieszeni i buch pomidorem w łeb. Teraz, jak przechowywać kartofle też było, teraz cebula. Tak się utarło, że cebula może długo leżeć. A guzik, prawda, też zgnije, jak się jej nie zabezpieczy. Gnicie cebuli odbywa się na zasadzie epidemii. Ja zauważyłem, że jak jedna cebula mi zgnije w skrzynce, to inne też się zarażają. Więc cebulę trzeba po prostu wkładać do separatek. Aż do czasu, kiedy ja opracuję szczepionkę przeciwko zgniliźnie. No to ja idę opracowywać. Cześć!